Obronność ciosów. Rozróżniamy trzy rodzaje obron. Obrony przed ramionami, są to zbicia, bloki. Obrony tułowiem, są to uniki, odchylenia. Obrona na nogach, jest to odejście, zejście, praca na nogach. Zaczynamy od obron przed ramionami. Obrona od lewego prostego. Zbicie przednią rękę przeciwnika wykonuje ręką moją tylną. Czyli wykonuje ruch typu wewnętrzną częścią rękawicy zbijam rękę lekko w dół, wykonując ruch tak przy ciosie, czyli skręt barku, biodra stopy, cofając drugi bark, nakręcając się na cios. Stara szkoła boksu uczyła w ten sposób, czyli rękę lekko przekręcaliśmy i zbijaliśmy. Ja proponuję tego nie robić, dlatego że szkoda czasu przekręcać rękę. Łatwiej, prościej, szybciej jest rękę zbić w dół. Druga rzecz, jeżeli ja zbiję rękę lekko na bok, to eliminuję sobie zadanie ciosu spotkaniowego, bo nabijam ręką na mój cios, który będę bił. W momencie, gdy rękę zbiję lekko w dół, bijąc cios, automatycznie rękę w dół zbijam, zadam cios z ręki lewej jednoczesny, tak zwany lewy spotkaniowy. Pierwsza rzecz. Nie przekręcamy, lekko w dół zbijamy, ze skrętem barku, biodra stopy, automatycznie cofając drugi bark. Nie bierzemy zamachu, wykonujemy krótki ruch. Zbicie od ręki tylnej przeciwnika wykonuję moją przednią i też bardzo ważna rzecz. Pięść i łokieć wykonujemy w linii pionowej wewnętrzną częścią przedramienia. W momencie, kiedy ręka tylna jest ciosem mocnym, nie możecie zrobić tego tak od ręki przedniej, bo wtedy dużo ryzykuję. Jeżeli źle wykonam blok, zbicie od ciosu ręki tylnej przeciwnika, mogę automatycznie nakryć się, zrobić blok, po prostu nie przyjąć ciosu. Czyli zbicie ręką przednią ręki przeciwnika tylnej wykonuje poprzez skręt barku biodra stopy, zbijając wewnętrzną częścią przedramienia. Jeżeli chodzi o bloki, bardzo ważna rzecz. Bloki od ciosów prostych. W momencie, kiedy wykonuję blok, pamiętajcie, wykonujemy go całym ciałem, całym tułowiem. Blok prawy, blok lewy. Ważna rzecz. Ręka, pięść ląduje na rogu czoła po ukosie z łokciem. W momencie, kiedy wykonam ten ruch, ja widzę przeciwnika, który zadaje cios. Cios przeciwnika wchodzi na przedramię, na blok, ale ja nakręcam się na mój cios. Nigdy nie robimy tego w ten sposób, że rękę kładziemy na środku, bo w tym momencie, mając rękawicę założoną, nie będziemy nic widzieli. Nigdy nie możecie zrobić tego w ten sposób, bo teraz cios wejdzie na szczękę, na głowę, na nos. W momencie, kiedy wykonacie ruch pięści łokieć pod ukosem, cios przyjmujecie na przedramię, nakręcając się na swój cios. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o ustawienie pięści. Bardzo często błąd wykonywany jest taki, że wykonujemy ten blok kładąc rękę, całą dłoń, przedramię na głowie, na oku, na nosie. Nie robimy tego z tego powodu, że miękka część rękawicy przyjmuje cios, ale twarda część mojej ręki niestety dostaje na twarz, na głowę, co powoduje ból. W momencie, kiedy przyjmuję cios na blok, robię to w ten sposób, że wyginam lekko nadgarstek na zewnątrz, powodując, że twarda część wiązania rękawicy jest daleko od twarzy. W momencie, kiedy wykonuję cios z ręki przedniej, ja robię blok ręką tylną. W momencie, kiedy przeciwnik zadaje cios z ręki tylnej, wykonuję blok z ręki przedniej na tych samych zasadach. Ręka na rogu czoła, pięść i łokieć lekko pod ukosem, mając pole widzenia, co się dzieje, co przeciwnik wykonuje dalej, jaki cios, jaką akcję, mogę zrobić potencjalnie blok, ewentualnie zadać cios następny, ewentualnie wykonać jaki ruch następny. W momencie, kiedy zasłonię sobie pole widzenia, nie wiem, co przeciwnik zrobi. W momencie, kiedy zrobię ten ruch, na pewno ten cios wejdzie. W momencie, kiedy wykonam go pięść łokieć pod ukosem, przyjmuję cios na blok, automatycznie nakręcając się na swój cios. I jeszcze raz przypominam, wewnętrzna część twarda przedramienia, wiązania rękawicy nigdy nie przylega do twarzy, do oka. Powoduje to ból i czuję cios przeciwnika bardzo mocno. W momencie, kiedy twarda część jest troszeczkę od głowy, amortyzuję całym ciałem, całym tułowiem, nigdy nie sztywno nabijam cios. Jest to ruch, który wykonuję, amortyzując, przyjmuję cios na blok, nakręcając się na cios następny. Bloki od ciosów sierpowych. Bloki od ciosów sierpowych, na tych samych zasadach wykonujemy ustawienie pięści. Jeżeli chodzi o blok od ciosu sierpowego, jest tu miękka część głowy, jeżeli chodzi o blok, skroń. W momencie, kiedy wykonuję blok, robię ruch, który wykonuję, kładę rękę lekko z auchem, lekko nad uchem. W momencie, kiedy robiąc blok, zobaczcie, robię to w ten sposób. Staramy się nie robić tego pięści, nie kłaść na skroni, dlatego że to jest miejsce bolesne i też będziemy odczuwać ten cios. Mniejsze ryzyko jest ręka lekko nad uchem, lekko za uchem. W momencie, kiedy wykonuję blok, druga pięść znajduje się na szczęce, przygotowana do potencjalnie bloku następnego, ewentualnie do ciosu. W momencie, kiedy robię blok, jedną ręką wykonuję, nie ma drugiej pięści, gdzieś jest daleko.
Jest ona na szczęce. Nie mogę też robić tego w ten sposób. Sytuacja. Wykonując blok, robię to ze skrętem barku, bra stopy. Jednak jestem w jednej linii, w jednej osi. Nie wychylam się, lecę. Jeżeli się przechylisz, masz problem, bo ja cię teraz moim ciosem zmiotę. Jeżeli już tu za sztywno, przyjmiesz cios, cios będzie bolesny. W momencie, kiedy robię blok, przenoszę ciężar ciała, amortyzując siłę ciosu. Głowa jest zawsze prosto. Głowa nie pracuje wraz z tułowiem, bo w tym momencie ja nic nie widzę i nie wiem, co teraz robi przeciwnik. Ja muszę patrzeć się przed siebie i cały czas kontrolować sytuację. Blok, ręka nad uchem, lekko za uchem, miękka część rękawicy na głowie. Blok od ciosu prostego, ręka na rogu czoła, po ukosie, miękka część rękawicy na głowie. Jeżeli ktoś nie zdąży zrobić obrony typu blok od prostego, blok od sierpowego, wykonujemy blok tak zwaną podwójną gardę. Obydwie ręce lądują na czole i łokcie ściągamy lekko do wewnątrz. W tym momencie po bloku nie macie prawa nigdy wrócić do tej pozycji, tylko wycofując się obniżamy dopiero pozycję walki. Jeżeli przyjąłem cios na blok, podwójną gardę tak zwaną, nie wykonuję ruchu następnego, tylko wykonując ruch odchodzę do tyłu. Blok, tak zwany podwójna garda. Robiąc blok, ściągam łokcie, ręce lądują na czole. Nigdy nie wracam do pozycji walki, obniżając pozycję, stojąc w miejscu. Robię to odchodząc do tyłu, odsuwając stopę, dociągając drugą, bo w momencie wydłużam dystans, nakręcając się na cios, łapiąc pole widzenia. Przyjąłem na podwójną gardę, nie mogę zadać ciosu. Przyjąłem na podwójną gardę, wycofuję się lekko do tyłu. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o blok. Nie robimy tego w ten sposób, że ustawiamy ręce i twarda część ląduje na czole, tylko miękka część rękawicy jest na czole, a druga część, twarda, wiązanie sznurowadeł jest daleko od twarzy. Jeżeli przyjmę cios w ten sposób, dostanę, jest to bardzo bolesne. Bardzo ważna sytuacja, nie robimy w ten sposób, bo cios przejdzie pomiędzy łokcie. Ściągamy przedramiona, oczywiście tracę pole widzenia, ale wycofując się, nakręcam się dopiero na cios, czyli opuszczam ręce w pozycji walki.